Witam w czwartym poradniku do gry Planetside 2. Dzisiaj postanowiłem omówić surowce, jest ich dość sporo, także musicie się wykazać cierpliwością, jeżeli chcecie poznać wszystkie aspekty funkcjonowania surowców w grze. Zapraszam do seansu. Certification Points, czyli w skrócie certy, to waluta pozwalająca Wam rozwijać własną postać. Dzięki niej zakupimy ulepszenia naszej postaci, pojazdów, bronie, schematy konstrukcji, paczki z implantami, czy też będziemy mogli odblokować kampanię lub ASP. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, ale też zdobywanie ich to czynność naturalna. Każde działanie w grze, które przekłada się na zdobywanie doświadczenia, da nam również certy. Głównym źródłem certów jest oczywiście rozgrywka. Przelicznik doświadczenia na certy wygląda w następujący sposób. Za każde 250 punktów doświadczenia otrzymamy jeden cert. Im więcej działań wykonujemy, tym więcej certów za nie otrzymamy. Innymi źródłami certów są np. zdobywanie poziomów od 1 do 100, gdzie za każdy level otrzymamy 100 certów, wykonywanie zadań eventowych, kampanii lub dziennych misji, granie alertów, uzyskiwanie kolejnych rank na broniach. Przyrost certów można przyspieszyć, kupując boosty do doświadczenia postaci. Są one dostępne albo za prawdziwe pieniądze, albo za surowiec Merit u handlarza w Sanktuary. Istnieją również boosty przyspieszające wzrost doświadczenia innym graczom w składzie. Osoby, które posiadają takie boosty, są oznaczone za pomocą strzałki w menu składu. Oprócz tego membership, czyli abonament w Planetside 2, również daje nam boost do doświadczenia. Poza tym od czasu do czasu uruchamiany jest weekend double exp, a memberzy w każdy ostatni weekend miesiąca mają podwojone punkty doświadczenia za grę. Pierwsze zarobione przez nas pieniądze możemy otrzymać z powrotem na 15 poziomie postaci, przy czym gra nie zwraca nam certów za zakupione bronie, a jedynie za ulepszenia postaci. Nie istnieje również możliwość uzyskania podobnego zwrotu w przyszłości. Jako że początkowo certy zdobywać będziecie dosyć powoli, nie licząc tych, które wpadną Wam za początkowe poziomy postaci, należy ostrożnie nimi gospodarować i inwestować w podstawy. Więcej o tym w poprzednich poradnikach lub w niedawno przeprowadzonej przeze mnie i Czakiego pogadance. Ostatnia ważna rzecz. Jeżeli raz zakupimy coś za certy, to pozostaje to na zawsze u naszej postaci. Jednakże ta sama rzecz na innej postaci nadal będzie zablokowana. Będziemy musieli więc kupić ją ponownie. Na dodatek miny lub C4 wymagają zakupu na każdej klasie osobno, tak samo jak bronie dla pojazdów czy ulepszenia do nich. Nanites, czyli nanity, to odnawialny surowiec pozwalający nam na wyciąganie pojazdów, jednostek max oraz wszelkich zużywanych przez nasze postacie rzeczy, takie jak ładunki wybuchowe czy medkity. Tu teoretycznie musimy oszczędzać. Co minutę, czyli tzw. tick, gra automatycznie przypisuje nam 50 jednostek tego surowca, aż do maksymalnej ilości 750 nanitów. Jednakże niektóre rzeczy są mniej, a inne bardziej kosztowne, dlatego lepiej mieć jakąś kontrolę nad naszymi wydatkami. Różnica pomiędzy certami a nanitami jest taka, że certy odblokują rzeczy permanentnie, a nanity do momentu wykorzystania lub zniszczenia. Jedynym wyjątkiem są gotowe budynki, które kupujemy za certy i pozostają w naszych ekwipunkach do momentu wybudowania ich. Tak samo jak przy doświadczeniu i tutaj istnieją boosty, które można kupić u handlarza meritem lub za prawdziwe pieniądze. Membership również zwiększa ilość nanitów generowanych na minutę o połowę. Plusem jest niewątpliwie to, że wystarczy nie używać przez chwilę nanitów, by automatycznie się uzupełniły. Dlatego warto jest zainwestować na początku w medkity lub C4, ponieważ dzięki temu zwiększamy nasze szanse w walce, a nie trzeba się przy tym martwić o brak funduszy. Cortium to surowiec budowlany. By wybudować konstrukcję, potrzebujemy Cortium lub certów, przy czym szkoda wydać te drugie, ponieważ w przeciwieństwie do Cortium nie rosną one na drzewach. Cortium rośnie na powierzchni każdej mapy w postaci słupu surowca żyły. Taka żyła mieści w sobie od 2 do 35 tysięcy jednostek tego surowca. By zebrać ten surowiec, musimy wykorzystać pojazd ANT. Kierowca posiada bowiem narzędzie do zbierania surowca, a także podstawowe działko Gunnera służy temu celowi. Zarówno budowanie, jak i utrzymywanie bazy wymaga Cortium, jednak nie są to jedyne zastosowania. ANT posiada 3 ulepszenia działające na ten surowiec, czyli tarczę niwelującą część obrażeń zadawanych naszemu pojazdowi, niewidzialność oraz najmocniejsze w grze turbo, pozwalające nawet latać dzięki ruchowi obrotowemu. Posiadając odpowiednie budynki, możemy z nich spawnować takie pojazdy jak Flash, Harasser, Thunder, Lightning, ANT, ESFy oraz Valkyrie za Cortium. Dzięki temu możemy zregenerować nasze nanity. Dodatkowo pojazd Colossus wykorzystuje Cortium do zasilania własnych tarcz. ISO-4 to surowiec odpowiedzialny za zakup oraz ulepszanie implantów. Jest on dosyć rzadki i z tego powodu bardzo ważny. Można go uzyskać wyłącznie na 3 sposoby. Jako nagrodę za alert, jako nagrodę za wypełnianie dyrektyw oraz misji dziennych od 25 do 200 jednostek ISO-4 oraz za recykling już posiadanych implantów, 25 za zielone implanty i 500 za złote. Każda z tych metod daje niewielką ilość tego zasobu, dlatego też powinniśmy na początku starać się oszczędzać go wyłącznie na ulepszanie implantów. Pierwsze implanty zdobędziemy z paczek za wypełnianie początkowych dyrektyw. Następnie można zainwestować nieco zarobionej waluty w paczki za 750 certów. Jeżeli natomiast braknie nam jakiegoś wymarzonego implantu, można spróbować wymienić 500 ISO-4 na implant. Z tych paczek nie mogą nam wypaść implanty z kategorii powszechnej, co zwiększa szanse na otrzymanie rzadszych implantów, lub wytworzyć konkretny implant. Ceny wytworzenia implantów to 500 ISO-4 za implanty z kategorii powszechnej, 850 ISO-4 za implanty z kategorii niepospolite, 1750 ISO-4 za implanty klasowe, 3500 ISO-4 za implanty rzadkie i 45 tysięcy ISO-4 za implanty wyjątkowe. Niestety ISO-4 zostało wprowadzone do gry w czasie szczytowej popularności lootboxów i do dnia dzisiejszego najefektywniejszym sposobem pozyskiwania go jest zakup paczek dających losowe implanty za certy, a później wymiana duplikatów na ISO-4. Dla piechoty polecam 4 implanty. Assimilate, który jest implantem niepospolitym, Combat Surgeon, który jest implantem klasowym, Survivalist pospolity oraz Cutlake, kolejny niepospolity implant. Dla osób zainteresowanych grą pojazdami podstawowe są 3 implanty. Ammo printer, który jest implantem pospolitym, Sweeper Hat również pospolity oraz Target Focus domyślny, który dostajemy od razu jak tylko zrobimy postać, więc nie trzeba go kupować. Więcej o implantach znajdziecie w pogadance przeprowadzonej przeze mnie i Czakiego. A7 to obecnie jeden z najcięższych do zdobycia surowców. Istnieją jedynie 2 sposoby, by go zdobyć. Z misji dziennych lub eventów lub z bardzo rzadko spotykanych terminali A7. Surowiec ten można wymienić na nagrody u handlarza A7 w Sanktuary. Wśród nich obecnie znajdują się ulepszenia do pojazdu Daredevil, rakiety Havok, które po uderzeniu uniemożliwiają naprawę pojazdu przez 8 sekund, rzadkie bronie, infradin, dający infrawizję naszej postaci po wstrzyknięciu sobie dopalacza oraz kamuflaż burlap. Jeżeli chodzi o mnie, to bronie za wyjątkiem NS-357 i A są dosyć słabe i jedynym co polecam jest kamuflaż dla naszej postaci. Po odblokowaniu kampanii dostajemy zadania, których wypełnienie nagradzane jest walutą Campaign Standing. Surowiec ten jest łatwy do zdobycia, ponieważ większość misji nie jest skomplikowana. Dodatkowo jedna z misji dziennych każdego dnia posiada możliwość zgarnięcia surowca. Misja ta jest płatna, musimy wydać określoną ilość certów, by do niej przystąpić. Campaign Standing można wymienić w sanktuary na przedmioty związane z kampanią. W przypadku Shattered Warpate są to przykładowo specjalny rodzaj amunicji do granatnika tamper, granaty kondensacyjne czy specjalny hełm z animacją oddychania. Warto wydać wszystko do końca, ponieważ na koniec kampanii waluta ta wygasa. Ilość posiadanego surowca w danej chwili możemy sprawdzić, wybierając w menu zadań kampanię. Merit jest podstawowym surowcem outfitowym. Oznacza to, że zdobywanie go jest możliwe wyłącznie, gdy należymy do outfitu. Jest banalny do zdobycia. Wystarczy znajdować się na dowolnej placówce w momencie przejęcia jej, czyli gdy przechodzi z rąk wrogiej fakcji do naszej, lub obrony, gdy uda nam się wyprzeć wroga z bazy poprzez zresetowanie timera od przejmowania placówki. By wydać merit, musimy udać się do sanktuarium i odnaleźć handlarza meritu. Na starcie możemy wymienić surowiec na podstawowe rzeczy, busty do doświadczenia bądź nanitów, a także dekadę dla naszej postaci. Im wyższą rangę lojalności outfitowej zdobędziemy, tym lepsze nagrody jesteśmy w stanie zgarnąć. Poziom lojalności zależny jest od tego, czy uczestniczymy w zdobywaniu lub przejmowaniu placówek. Należy to robić w miarę często, ponieważ lojalność maleje, jeżeli robimy sobie dłuższe przerwy w grze. W zależności od poziomu lojalności jesteśmy w stanie nabyć. Na pierwszym poziomie dekal outfitowy dla postaci i pojazdu, busty do doświadczenia oraz nanitów, klasik pudlaka oraz kolczatkę blokującą przejazd wrogim pojazdom. Na drugim poziomie Classic Raven Decal, hełmy kompozytowe dla wszystkich klas za wyjątkiem Maxa oraz Hardline Canopy, czyli tarczę chroniącą piechotę przed obrażeniami zadawanymi z góry. Na trzecim poziomie Classic Sword Decal, hełm kompozytowy dla Maxa oraz Ordnance Depender, czyli urządzenie zmniejszające obrażenia od granatów. Na czwartym poziomie Classic Salamander Decal, zbroje kompozytowe dla wszystkich klas za wyjątkiem Maxa, elementy kosmetyczne Liberatora i Galaxy oraz podręczny pojazd Flash, którego możemy nosić w ekwipunku. Na piątym poziomie Classic Scorpion Decal oraz zbroja kompozytowa dla Maxa. Na szóstym poziomie Classic Shield Decal, ulepszenie kosmetyczne dla MBT oraz bombę kortiumową zadającą duże obrażenia obiektom w pobliżu. Jest to ładunek z zapalnikiem czasowym. Na wyższych poziomach możemy zgarnąć wyłącznie dekale. Istnieją trzy rodzaje surowców, które każdy outfit może zdobywać. Auraxium, Synthium oraz Polistyrette. Outfit zgarnie w momencie przejmowania placówki, jeżeli którykolwiek z członków outfitu uzyska co najmniej 1000 skora. Wynik ten dostępny jest pod tabulatorem. Dodatkowo outfit, który łącznie uzyska najlepszy wynik, zostaje właścicielem bazy i co 5 minut otrzymuje wskazaną na mapie ilość surowca. Auraxium, nazywamy go zielone, co jest nawiązaniem do koloru ikony tego surowca, to najpowszechniejszy surowiec, który możemy zdobyć poprzez zajmowanie oraz kontrolę większości placówek na kontynencie. Pozwala nam on na tworzenie anwili, czyli kontenerów zawierających pojazdy naziemne, a które to można zrzucić z orbity w dowolne miejsce. Kolejną rzeczą tworzoną za ten surowiec są moduły do placówek, obniżające koszty pojazdów, ulepszające wieżyczki baz, czy dające wszystkim sojusznikom w bazie regenerację zdrowia. Dodatkowo Auraxium możemy wymienić na Synthium u handlarza w sanktuary. Synthium to drugi surowiec zdobywany z zajmowania i kontroli placówek, z tym, że surowiec ten pozyskamy wyłącznie z placówek przeznaczonych do budowy oraz biolabów, ampstacji i techplantów. Jest on rzadszy, co oznacza, że również pozwala na zdobycie lepszych rzeczy, czyli orbital strike'ów, cytadeli oraz steel rainów. Dodatkowo możemy wymienić Synthium na Polistyrette u handlarza w sanktuary. Najrzadszym surowcem, dostępnym wyłącznie za walkę w 4 bazach, czyli The Crown, Aesa Techplant, Nathan Defiance oraz The Ascent, jest Polistyrette, czyli fioletowy. Pozwala on na wytworzenie najlepszych rzeczy, czyli Colossusów oraz Bastion Fleet Carrierów. Daybreak Cash, zwany Dragon Ballami, to odpowiednik waluty, za którą płacimy rzeczywistymi pieniędzmi. Pozwala on na zakup broni, w tym specjalnych wariantów kolorystycznych, niedostępnych inaczej, ulepszeń kosmetycznych, schematów konstrukcji, boostów, paczek z tymi wszystkimi rzeczami i o wiele więcej rzeczy. Pomimo tego, że Planetside 2 oferuje ten surowiec, to nie wpływa on w jakikolwiek sposób na balans pomiędzy frakcjami, ponieważ zakupić za niego można wyłącznie elementy kosmetyczne i broni identyczne jak te do kupienia za certy, ale różniące się kolorystycznie. Ważne jest to, że broń zakupiona za Daybreak Cash jest dostępna dla wszystkich postaci na koncie, na którym został dokonany zakup. Oznacza to, że są one dostępne pomiędzy różnymi serwerami, a w niektórych przypadkach również pomiędzy różnymi frakcjami w grze, o ile te frakcje mają dostęp do tego samego modelu broni. To samo dotyczy kamuflaży, a informacja o tym jest przeważnie podana w opisie danej broni lub kamuflażu. Pisze tam all factions can use that weapon albo camo. To już wszystkie surowce. Liczę na to, że pomogłem komuś zrozumieć, w jaki sposób zdobywać i wydawać te waluty. W następnym poradniku skupimy się na komunikacji wewnątrz gry. Opowiem Wam, jak pisać wiadomości, w jaki sposób na nie odpowiadać, jak używać wbudowanego komunikatora oraz jak tworzyć kanały prywatne. Także do usłyszenia i bawcie się dobrze.